Witajcie, u mnie trochę wieje. Skończyła mi się po półtorej godzinie nagrywania materiałów bateria w Z6. Teraz nagram trochę jak działa AF z 150-600 Z9. Jak mi ptaki dopiszą. Wszystko wyłączone. Wyłączamy Z6. Tylko jeden ten. I tutaj mamy zestaw Z9 z Sigma 150-600 Contemporary. Także idziemy przetestować, jak to się sprawuje u mnie w ogrodzie. Witajcie, nazywam się Łukasz. Dziś nagranie z kolejnego porównania Sigma 150-600 Contemporary z aparatami Nikon Z, serii Z, tym razem z Z9. Ja już dawałem jeden filmik z naszej wyprawy do Ridge Beach, jakoś tak. I tam jest pokazane na praca AF z tego miejsca w lesie, gdzie mamy fajnie porobione miejsca do fotografii zwierząt, przygotowane synki. I tutaj ja używałem praktycznie śledzenia 3D, świetnie się sprawdzał. Tu jeśli chodzi o Z9, no jest dużo lepszym aparatem, jeśli chodzi o algorytmy, no i prędkość procesora, przez to i algorytmy. W momencie, jak fotografowałem w ogrodzie, to już nie miało takiego znaczenia, dlatego że starałem się przy tym porównaniu, w tym nagraniu konkretnym, używać tych samych trybów, co używałem w Z6. I tutaj no, AF działa troszkę szybciej, mi się wydaje. Lepiej rozpoznaje te obiekty w locie, analizuje je szybciej i mamy większe prawdopodobieństwo zrobienia ostrego zdjęcia, że tak powiem. Ale jeśli chodzi o na przykład przejście całej ostrości, zakresu ostrości, jak aparat powiedzmy, ma taką tendencję, w szczególności przez FTZ, że jak nie wie co zrobić, to idzie po całym zakresie, to mi się wydaje, że w Z6 Sigma szybciej idzie po tym całym zakresie niż w Z9, to idzie wolniej. Takie moje spostrzeżenie jest z tego, co ja zauważyłem. Powiem wam, że dla hobbysty do ogrodu takiego zdjęcia na spacerze, jest takie robienie wildlife, to mi się wydaje, że Z6 jest wystarczające, nie ma sensu kupować Z9. Ja akurat kupiłem, bo miałem taką możliwość kupić taniej i ja to traktuję jako inwestycję, wiecie, w rehabilitację, żebym, bo choruję, motywuje mnie to do wychodzenia, a mamy ambicje robić samoloty w locie na jakiś aero show. No i tutaj niestety Z9 lepiej sobie radzi, jak weźmiecie, na przykład leci samolot, weźmiecie szybko aparat na niebo, naciśnięcie AF, jak to się mówi, żeby wyostrzył i zrobić zdjęcie, to jednak Z9 on to zrobi szybko. Przejdzie przez ten cały zakres ogniskowy i wykryje ten samolot i zrobi zdjęcie. Ja mam tutaj, o, w takiej chwili pokażę wam zdjęcie, tutaj będzie zamieszczone gdzieś. Ja zrobiłem tak, że wziąłem bach i strzeliłem u mnie w ogrodzie. I chodzi o samoloty na niebie, to Z9 będzie lepsze, mi się wydaje. I do samolotów akcji, gdzie on musi na niebie po prostu znaleźć ten punkt mały i wyostrzyć, chociaż mam nagranie z testu AF. Jak byłem na plaży i były małe ptaki, to też obiekt był zbyt mały i też nie dawał rady. Ale to śledzenie 3D i to lepsze rozpoznawanie obiektów, na przykład na tle nieba czy czystego, że macie jakiś tam, musi znaleźć ten obiekt, przeostrzyć cały zakres, to Z6, Z9 sprawi się lepiej. Do ogrodu, żeby ładlać, jak tam ptaszki siedzą, gdzieś tam w lesie, podlatują ten, to mi się wydaje, że Z6 sprawi się równie dobrze. Wiadomo, tym będzie się lepiej fotografować, mamy tracking 3D i lepiej rozpozna oko ptaka, mniejszego tam osobnika, czy tam ptaka, czy na przykład łasicy, to kuna była, czy kuny robią, czy lisa, na wyjeździe, tam są te nagrania, być może tutaj też rzucę przebitki z pracy AF-u. W skrócie,
To jest ogólnie podsumowanie. Zacząłem od podsumowania, bo dalej mamy nudne nagranie pracy AF. W linku macie 900 zdjęć, które zrobiłem w ogrodzie. Akurat robiłem to po teście Z6 i takie się już objadły, więc były mniej aktywne. No i inne kulki miałem dla ptaków, które one, tak powiedzmy, mniej ochoczo jedzą. Na tamte wcześniejsze to widzieliście, jak się szpaki rzucały na nagraniu. To była ostra wojna, ostre MMA było. O te kulki, co dałem po południu, bo mi zostały, to one już tak nie walczą i był większy po prostu spokój. Także i zdjęcie jest mniej i mniej efektywny ten ruch wokół karmnika. To chyba tyle. To jest najlepszy aparat, jaki miałem do tej pory i używałem. Jak kogoś stać, to polecam. Ja oglądałem ostatnio ranking, gdzie był porównywany Sony chyba A1, była R5 chyba porównywana i był porównywany Z8. W poprzednim nagraniu powiedziałem, że Z9, nie, był Z8 porównywany. To jest ten sam AF, powiedzmy, ale on był porównywany przez szkło 600 mm G, jakieś tam, nie pamiętam teraz jakieś, a inne aparaty miały szkła natywne. Z9 wygrało w tym jednym teście, dlatego że ma tą funkcję, że jak weźmiecie 30 klatek i w JPEG-ach, to jak przytrzymacie spust migawki, to on ileś tam klatek do tyłu zarejestruje i nie stracicie tego momentu. No i macie te 120 klatek na sekundę w JPEG-ach. Nie jest duża rozdzielczość, ale do social mediów spokojnie to bierze i wystarcza. A te standardy, to jest, wiecie, 11 megapikseli, powiem wam, że D700 miał chyba 12 megapikseli i to w zupełności wystarczało. Do tej pory znam osoby, co śluby robią i to nie ma problemu większego do internetu, moim zdaniem. Także tak to bierze w sumie i wygląda.